Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej Odysei. Z tej strony Manfred Demon, człowiek z Księżyca. W tej chwili jesteśmy koło obozu, który się nazywa... Właśnie ten obóz się nazywa Port Nisaya, tak na marginesie. Mamy zabić polemarchy, kapitana, spalić zapasy wojenne i uwolnić więźnia. No i oczywiście, po co tu jesteśmy, to żeby zdobyć kawałek artefaktu, a tym samym musimy zabić tą babkę, Soterę. Oj, to jest w ogóle babka, a tak raczej nie mam. Okej, więc na dzień dobry będziemy musieli tego typa skasować tutaj, który się tu pokazuje. Raczej go tak nie bardzo widać. Może spróbujemy naokoło podejść. Może się da. Mi się zdaje, że raczej typ... Okej, jakoś to wyszło. Teraz by tamtego skasować. Raczej się nie rzuca jak inni w oczy. Tam jakiś chodzi, tylko jeszcze lukniemy. Tak, tu są inni. A więc w teorii można by zrobić przesiadkę i skoczyć tam i typa rozwalić. Może się uda. A przynajmniej powinno się udać. Dobra, typ leży. Tam jeszcze jakiś typulo siedzi. Tylko pytanie. Tam jakiś idzie. Może się uda. O, tam jakiś jest typ. Trzeba będzie to uważać, żeby... Chociaż może się go zgasi, tylko zobaczymy, czy ktoś inny nie będzie patrzył, jak go zgasimy. Chyba raczej nie. A przynajmniej nie powinien. Ktoś tu idzie, tędy idzie. On tu skręca. O, tu jakaś babka idzie. O, żeż kurde, więc co on tu będzie patrzył w naszym kierunku, czy nie? Tak, niestety. A więc spadamy stąd. Kurde. Się tu ciasno trochę zrobiło. Może się odwróci. Nie, raczej chyba tego nie zrobi. Czy on generalnie zamienił się miejscami z tamtym typem? O, tamten sobie poszedł. Bardzo dobrze. A tamten sobie usiadł, czy jak? Tamtego w ogóle nie ma z kolei. Kurde, więźniów co tu jest? Troszkę. Może się uda wejść na ten dach. Dobra, może mnie nikt nie widział. Może. Ty, może mnie nie zauważył jeszcze. Dobra, jakoś mnie nie zauważyli. Na szczęście. Pytanie, tędy by pójść, żeby... Zaraz, gdzie oni są? Schodzimy tędy.
Teraz tędy. Przydałoby się tam zrobić masakrę w tym jednym konkretnym miejscu. Zaraz. Czy jak wyjdziemy sobie... tędy. Tamten dureń gdzieś idzie. Może nie skręci w naszą stronę. Nie. Okej. Teraz się cofamy. Ty, wejdzie tu chyba. Czy nie wejdzie? Kurde, wejdzie tu. Może nas nie zauważy. Dobra, zaraz go skasujemy. Dobra, to było mistrzostwo. No żeż, to nam poszło. No powiem wam, że jak na asasyna to mi to idzie masakrycznie. Po prostu masakra. Dobra, więc teraz, skoro tam chyba nikogo na górze nie ma, raczej, to wypadałoby tu skoczyć na górę. Zbierać, pozbierać tu wszystkie rzeczy. To jest pytanie, czy nam by się udało tego typa tam skasować. Niech się tylko zatrzyma. I se poszedł dureń. Dobra, tamten leży, jednego mniej. To już w zapasach nic nie mamy nowego. Sprawdzimy, czy ktoś tam tu na drodze stoi. Tam jakiś skarb mamy. Ok, więc story. Powinniśmy raczej bez problemu. Tam jakiś dureń idzie. Kurde, może nas nie zauważy. Teraz tędy. Oni tak wszyscy chodzą dookoła. Mają wszyscy te same. Może się go uda zgasić. Dobra, z tym się jakoś udało. Ten tu idzie czy nie idzie? Nie, poszedł sobie. Więc teraz by wypadało skoczyć do tamtego typa i mu wysłać pozdrowienia. Tu jest następny. Tamten nas raczej... może nie przejdzie tędy. Idzie tędy. Kurde. Dobra, tego skasowaliśmy. Tak by wypadało. Tu nie ma nic. To my tylko strzały. O kurde, tamten idzie.
Dobra, typ leży. Podniesiemy go. Dobra, raczej już nam nie będzie przeszkadzał. Znak masa idiotów w tym obozie, jak Boga kocham. Nieszczególnie są inteligentni. Ciekawe, co tam będziemy mieli na górze. Chyba nie, tu już jest koniec. Albo przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, tu już raczej nic nie ma. Więc teraz by wypadało... Czekaj, czy tam tego się uda zgasić. Dałoby się. Aby się tylko zatrzymał. Dobra, stój, babka. Leży. Super. Co by się tylko teraz przydało? Nie, tak to nie działa. A więc teraz... Czyli co, już po naszym... Teraz będziemy się chyba bawili, czuję, w ten... w sieczkę. Chyba, że zdążę ich wszystkich jakoś wyciszyć. Wtedy nie będziemy musieli. Się z durniami męczyć. Tam jest jakiś typo. Trzeba będzie go skasować. Tak po ludzku. Tam coś stoi. To nie w tą stronę on teraz pójdzie. W to idzie. Może nas nie zauważy. Dobra, to było piękne. A więc teraz... idziemy do tamtego. Pytanie, czy się typa uda skasować. Troszkę, że jesteśmy za daleko. Ale może się jakoś uda. Chociaż wątpię, bo raczej... przejdzie? Czy jak? Piąstki wściekłości. Oj, nowy poziom. Dobra, ci leżą. Chodź, chodź, liczny. A, to menda. Że oni czasami... No i super.
Aha, po tej już patyczce nie ma nic. Czyż oni wszyscy sami tu przyszli? Nie, tam troszkę ich jeszcze jest. Tam już jest zupełnie inna bajka. Tam jeszcze jakiś typ pójdzie. Dobra, wszedł. Czas przeszły. Nic już po nim tu raczej nie zostało. A więc teraz... No w jaki sposób się czekanie tego obozu jest przyjemniejsze? Znaczy, może nie tak bardzo po prostu nie tak bardzo skomplikowane. Czy teraz tak, wypadałoby zejść tędy. Na gminie mylę te przyciski. Teraz tak, tamtego typa byśmy zgasili. Dobra, typ leży. Ten ma beret na sobie, więc raczej... Co tam jest? A to psy jakieś. O, dobra, ładnie, żeśmy typa zgasili. O kurde. Typiara pewnie wejdzie nam na ten. Może tu będzie łatwiej. Zadziałał to na nią, czy nie? Ty, na coś dawało te krzyczenie jej. Chodź, chodź, śliczna. Chyba jednak będzie lepiej, jeśli... Dobra, na razie uciekamy. Skasujemy tych innych typów. Na razie uciekamy. Dobra, uciekamy stąd. Skakuj, skakuj. Nie skoczy. Nie. Czekajcie, wyjdziemy. Może stąd sobie znajdziemy jakieś trochę bardziej wygodniejsze miejsce. Zmienimy sobie strzałki. Dobra. No a to menda. Trzeba uciekać. Jest mocna. Kurde. Accept your dead eagle bearer.
Okej, pokonaliśmy następną Francę. Mantios zwany dziecinnym. Kolejny, no tak, bo jeśli kogoś ujawniamy, to przy okazji... Gdzie ta? A, tu jest ta. Potwierdzamy zabójstwo. Sotera pokonana. Zobaczymy, co to za babka. Sotera widziała wszystko. Jej agentem mógł być każdy. Znudzony żeglarz na morzu, czy żebrak błagający o obola. I wszyscy oni byli śmiertelnie groźni. Dzięki tej siatce informatorów Sotera słyszała niemal wszystkie rozmowy i wiedziała o wszystkich sposobnościach. I mamy jakiś coś nowy w ekwipunku. Ta zbroja. Pas pełzania. Jest spoko. Tylko ma 18 poziom, już mamy 3 różnice poziomów. Ale jest spoko. Najemnicy. Skasowaliśmy tą panienę. A nie, pokazany nowy. Mantios zwany dziecinnym. Oni są wszyscy jakimiś psycholami. Nowy tu jest jakiś odkryty. Tutaj, nad blisko. Cień. Może jakaś babka. Zdolności. Nowy punkcik zdolności mamy. Może sobie... Aha, tego jeszcze nie możemy. Wachlarz strzał. W sumie szkoda, że... Zaraz, może to. To w sumie byłoby spoko. Szybkie skrytobójstwo. Wiecie, że my w ogóle z tego rzadko korzystamy? Ale spróbujemy. Bo ja w ogóle o tym zapominam, że mamy tą... te ukryte samobójstwo. No to jakoś mamy broń. 19, 18, 20. Proszę, ciężka włócznia. W ogóle tak zapominam o tym, żeby stworzyć sobie bronię na różnego rodzaju wrogów. Cały czas walczę tą jedną. Dobra, więc... Mam teraz złote pytanie, gdzie my niby możemy sobie ulepszyć tą zbroję Leonidasa? Znaczy zbroję, włócznie. Wejdziemy do tego zadania. Ulepsz włócznię. Okej. Okay. To gdzie to mamy teraz zrobić? Tutaj. Aha, czyli musimy tu wrócić. I ulepszyć włócznię. Kapitanie, teraz gdzie tym możemy się... W jaki sposób możemy się... Aha, że w ogóle szybkiej podróży skorzystać, to my przede wszystkim musimy właśnie ukończyć w ogóle tą lokację. Mam jeszcze zapasy wojenne spalić. Czyli idziemy i zrobimy, co mieliśmy zrobić. A ci durni to w ogóle jeszcze siedzą. W ogóle zapomnieli, że to jakaś się masakra działa. Tym lepiej dla mnie. Okej, okay, to mamy rozwalone. O, to jakieś przeszukanie. Właśnie. Przecież mamy troszkę w tych lokacjach rzeczy, o których ja w ogóle zapomniałem. Tu coś mamy. Drachmy. O, tu coś jeszcze jest. Tu coś wpadło. Padniemy tu teraz na górę. Okej, okay, przeszukanie. I spalimy to w cholerstwo. Przywódca Megaris jest teraz wrażliwy na atak. Nie tylko bardziej teraz ciekawi... O, tu coś mamy. Z drugiej strony jeszcze coś było. Cześć, koniku. Gdzie ci durnie jeszcze w ogóle są? Tu jakiś typulo siedzi. Oni
chyba nie mają badego w ogóle pojęcia, co się w ogóle dzieje. Może go okropniemy w ten sposób, to się da. Nie, tak się raczej nie da. Dobra, więc go okropniemy przy okazji. Czyli teraz idziemy... Czekaj, tu coś jeszcze mamy. Trochę rzeczy do garnięcia. Tam coś jeszcze jest? Tu już za bardzo nic nie ma. Teraz idziemy uratować więźniów. Troszkę ich tu jest. Teraz ci następni tutaj. Okej, panowie, ci są uwolnieni, więc zostało jeszcze jeden zapas wojenny, który jest tam. I tamtego typa jeszcze można by zgasić. Dobra, czym tu coś mamy? Coś zabrzęczało. Tutaj. Okej. Okay. Tu mamy za... Coś tu jeszcze jest? Kurde, głęboko schowane. Raczej chyba do tego nie... A, dobra, udało się. Okej, mamy chyba kompletną tą lokalizację. Port Nisaya. A w sumie się dziwię, że nie zrobiłem jej dużo wcześniej. Okej, czy ten typ coś tu ze sobą ciekawego ma? Chyba nie, nic nie ma. O, jakiś nowy typ. Trzeba będzie sprawdzić, kto to w ogóle jest. Może się da go pokonać przy okazji. 20 poziom. Heimona z Ziemi Świętej. Cóż. Ja zrobię tak, że na razie opuszczę ten plac. Zapiszę sobie stan gry. Będziemy się z typem bić. Tylko pytanie, czy to co mamy, czy nam wystarczy jako zbroja? Zaraz, co my tu mamy? 19. Tak, nasza jest mocniejsza póki co. Tu tak deczko więcej. 19, 19, 20. Ciężka włócznia. W teorii byłaby dobra, tylko może być za wolna. 492, 535, ale można by spróbować, może akurat dałoby się tym walczyć. Spróbujemy, może akurat jakoś sobie poradzimy. A to menda jedna. Czemu tak się w kółko palimy? A to kurde. Ty, ona palącą się włócznie. Dopiero teraz zauważyłem.
good enough. What should I do? Oh no! Oh no! 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 Ty, koleś się sam pali, czy jak? Dobra, jakoś żeśmy typa. Czemu nie zawsze mi działa ten cały... Dobra, typ leży. Heimonas ze Świętej Straży. No i fajnie. Typa zgasiliśmy. Coś tam mamy. Ciekawe, co to jest. To coś pewnie. Na innej tej, na innej wyspie. Atakująca armia Tyka. Wyzwanie trudne. Właśnie, my z tego nie korzystaliśmy. Ale mamy nieodkrytego przywódcę i chyba się w to zabawimy. W ogóle mnie zadziwia, jak oni się wszyscy powtarzają, szczerze mówiąc. Czyli tam już chyba wszyscy zgaszeni. Tu już chyba raczej nic do roboty nie ma. Raczej nic. Oni tu będą sobie stali, bo i tak nie ma nic do roboty. A więc teraz zapiszemy sobie stan gry i walimy do tego całego dowódcy. W ogóle potem by się w ogóle przydało trochę nasz sprzęt zaktualizować. Okej, walimy. Zobaczymy, czy nam się w ogóle uda. Typ jest blisko. Tamtej strony gdzieś go trzeba kropnąć. Beocy zwany wielkim manipulatorem. Skoczymy sobie za te wzgórze. Może goś go tak kropniemy. Toż koszłamy więcej sił, znaczy więcej mocy. Gdzie on siedzi? Tam jest. Może tak się go da kropnąć z tyłu. No i się udało, bardzo ładnie. Dobra, i teraz jak skoczymy na mapkę, co mi tu w ekwipunku? Tu coś nowego. Tu coś jeszcze nowego, 20 łuk. Ładnie. Ja w ogóle to tak robię, że chyba będę sobie w ogóle pomijał te całe wizyty, w gameplayu te całe wizyty u tych kowali i po prostu mówił, co w ogóle zrobiłem. Bo to jednak jest takie troszkę średnio ciekawe. Bo ja lubię spędzać dość dużo czasu w tych wszystkich sklepach, u tych rzemieślników. Dobra, jeszcze raz spojrzę na mapę. Ja będę musiał w tym odcinku w końcu spojrzeć na to, co to jest, ta armia atakująca, jak to w ogóle wygląda. Pewnie jakaś tam bitwa, udział w jakiejś bitwie zapewne. Tu też, Megaris. Attika. Hetakon. Czyli ogólnie mam wrażenie, że ci przywódcy to chyba coraz bardziej się tam odnawiają. Widzicie, znowu tu jest jakiś przywódca nieodkryty. Czy tak ona to w kółko do zasrania to robić. No ale dobra, ale teraz
idziemy do zadań i mamy teraz to ulepszyć to włócznie, więc można by w teorii teraz skoczyć. Okej, okay, jesteśmy w środku naszej kuźni i walimy ulepszyć naszą włócznię, co mnie bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało. Lubię tą miejscówę, chociaż taka, jest trochę jest taka spooky, że nie do końca wiem, czego się spodziewać, ile jakoś tu wejdę. Tak, też trzeba będzie spróbować wejść do tamtej jaskini z podobnym oznaczeniem ikonki, jak ta starożytna wyspa, czyli taki trójkącik, co tam w ogóle się znajdzie. Forge activated. Synchronizing retransmission chronosity. Contact engaged. Czy znowu będziemy się cofali do teraźniejszości? Znaczy cofali. Albo i nie, chyba tylko ulepszenie włóczni. Tak, to było tylko ulepszenie włóczni, znaczy tylko i aż. Ulepszyliśmy włócznie. Włócznia została ulepszona. Czyli pewnie znowu będziemy mogli ją ulepszyć. Tym razem kolejne artefakty 7. Tak to wygląda. Dotrzyj do Attyki. Witaj w Atenach. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Tutaj, Attyka. Czyli generalnie tutaj mamy wszystko? No tak, a w kolejnym odcinku prawdopodobnie zmierzymy się z jakimś sklepem. Chociaż zobaczymy. Timoleon. Może by się dało pójść do naszego ulubionego rzemieślnika. Więc tak, ulepszymy. Co tu jeszcze mamy z naszych zbroi? Dobra, ulepszymy może nasz pancerz. A więc tak, w kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy kierowali się w stronę Aten, jak to nam sugeruje nasz dziennik. Będziemy ulepszali oczywiście włócznie w ramach kontynuacji i oczywiście zabijali członków kosmosa i mamy już ich 2 zabitych na 6, więc już jest całkiem nieźle. Tu wszystkie cele w jaskiniach, to po kolei, po trochu, no ale przede wszystkim właśnie witaj w Atenach. Czyli w sumie moment, na który bardzo czekałem. Czy to będzie? Czy to będzie? Tutaj, czyli całkiem blisko tej wyspy ostatniej. No i bardzo fajnie. Bardzo mi to cieszy. Próbowałem jeszcze skosić tutaj takiego jednego typa. O tego tutaj, ale okazał się jednak... Znaczy nie był taki silny, tylko miał dużo wokół siebie tych typów. Tych, wiecie, strażników i także się do mnie dużo przyczepiło najemników, więc stwierdziłem, że jednak olewam to. I będziemy kontynuowali naszą przygodę pod kątem fabularnym, a więc trafimy na wzgórze Torikos do Aten. Ok, to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka mojej Odyssei. Gra dla Was Man from the Moon, Czek z Księżyca. Dzięki za uwagę. Hej!